Dzień dobry jak wszystkim. Mamy dzisiaj wtoreczek, godzina 9 rano. Wczoraj, jak wiecie, taki ciekawy zawodnik, to nie jest zawodnik, ale się zaraz wam powiem. Ryszard Pogromca, czy Rysiek Pogromca się pogrążył i firmę, w której pracuję. Ja kiedyś tam pracowałem, no i z tej firmy wyciekły moje dane osobowe. Czyli Ryszard pogrążony, tatuś będzie z ciebie dumny, na pewno wasz zarząd będzie miał zajebistą premię na święta albo zaraz po świętach. Wiesz, że widzimy się w sądzie. Dałeś widoku plamy przy ostatnich tematach, to musiałeś sobie odreagować. Nazywacie mnie gumą, tylko szkoda, że żaden z was przy mnie nie miał odwagi tego powiedzieć, bo wy jesteście typowe podstodolniki smrodliwe, co szczekają za plecami. Też to nagraj sobie swój własny film i poopowiadaj, co ja takiego złego zrobiłem, że odmówiłem rozbierania rozdzielacza hydraulicznego w maszynie, która miała na sobie kurwa kilkaset kilo błota? No bo wy tak robicie, nie? Bo kurwa ktoś to się nie zna karze, a mechanicy muszą. Do jakich rzeczy ich przymuszacie? Tematy filtrów brakujących mam kurwa opowiedzieć? Tematy olei i kart in blanco? Też fajny, nie? Jak się rozwiązuje problemy w waszej firmie? No kurwa, tatuś będzie z was dumny, czyli pan prezes, właściciel firmy. No, co ja jeszcze powiem? Aha, przypomniał mi się temat ziomala z Ostrowa. Pamiętasz, jak przywiozłem wam dwie strony A4 zażaleń? Na pracę pewnego mechanika, bo ja przyjechałem tam na przyuczenie i jak odmówiłem wklejenia szyby kurwa na mrozie, to powiedzieliście, że chuj nie mechanik, bo ja szyb nie wklejam w maszynach. No brawo, kurwa, brawo. Pamiętasz, że szyba spłynęła, jak tamten gość wkleił? A pamiętasz, jak rozjebał chłopina dach, kurwa, w koparko ładowarce wtedy, bo nie wiedział, jak się wyciąga zabezpieczenia? I drugim razem chłopy się dowiedziały skądś inąd i kurwa, jak ja jechałem montować do reklamacji sam, bo powiedział, że gościa, kurwa, zajedzie tego, co u was najwięcej przekrętów narobił. Wasz mechanik, nie? Znany z wielu firm z branży budowlanej. To ten, co obiecał wszystkim, kurwa, wolne czwartki, piątki i soboty, jak będzie, kurwa, prezydentem. Pozdrawiam cię, panie na M. Ten, co napisał Rysiek, też jest na M. Tam większość ma imię na M. Także, no powiem wam, zobacz, jak ci się temperaturka i ciśnienie podniosło. Jak woda w moim piecyku. Dzisiaj gadam z moją panią mecenas. Poczytaj sobie, ile kosztuje RODO odszkodowanie od firm, a dane wyciekły z firmy, w której kiedyś pracowałem, a ty pracujesz nadal, nie? Także powiem ci, kurwa, prezent dzień po Mikołaju, czyli 7 grudnia, czyli wczoraj wieczorem dostałem. Normalnie browara ci za to postawię, jak już sobie wywalczę to odszkodowanie, a wam, ludzie na kanale, obiecuję, że będzie taka impreza i zobaczycie może wtedy mą gębę. No chyba, że będę występował dalej w masce. Aha. Odnośnie jeszcze danych osobowych, wiem, że przesyłaliście i ktoś się podszywa pod moje konto, także zobaczcie, kto tak naprawdę jest krecikiem w tym dziwnym internetowym świecie i ja nie odpuszczam. Prawdopodobnie w sobotę będę i w niedzielę na Pomorzu i rozwiążemy sobie dwa tematy, tylko powiem wam szczerze, dla mnie ważniejsze są pieniądze, także zajadę pana Ryszarda pogrążonego i firmę, w której pracuję, a mam takie kurwa ciekawe tematy dla waszego zarządu i dla waszych klientów, że kurwa będziesz żałował, kogo ty chłopie obudziłeś. Strasznie się czuję sponiewierany. No chujowo, a powiem wam jedno, to prawda kurwa, no trochę się wkurwiłem, że wyciekły moje dane osobowe, ale absolutnie tego nigdzie dalej nie przesyłajcie, bo no bo to grozi odpowiedzialnością karną. No i powiedzcie, chcecie mnie utrzymywać do końca życia albo płacić mi odszkodowanie i dokładać się na znaczek do nowiutkiego Mercedesa? No chyba nie, to wam to niepotrzebne, ludzie. Panie, co ma taką krówkę MG i coś tam XX, jak obejrzysz ten mój film, dzwoń do naszego wspólnego znajomego. Powiedz mu, żeby on wysłał twój numer do mnie. Ja ci najpierw napiszę SMS-a, kto ja jestem, a później ci zadzwonię, bo podejrzewam, że wysłałeś kretowi screeny z moimi danymi osobowymi, a ciebie nie chcę ugotować, bo ty raczej jesteś w porządku, chłop, kojarzę cię z tamtego kanału. Tam parę razy pisaliśmy. Co prawda pod moim prywatnym nickiem, ale te filmy są zablokowane, to chyba, że masz ściągnięte, sobie poczytasz.
No i co ja ci tam jeszcze powiem? Będzie ciepełko tej zimy, ludzie. I zobaczycie zresztą. A ja bardzo lubię pieniążki i chętnie sobie pożyję na czyjś koszt. Ja myślałem, że Teletubbies znalazł sposób na życie, że można żyć z reklam i udawać, jak to jest pięknie na roli. Zobaczcie, jak można żyć z odszkodowań. Mam nadzieję, że można. A chciałem wam powiedzieć, że w sądach mieszkam od 2008 roku, nie? Także już dosyć długo. Ostatnią sprawę wygrałem tak zajebiście, zajebiście. I szykuje się jeszcze przeolbrzymia sprawa sądowa, to znaczy sądowa. To pójdzie na drogę sądową, podejrzewam, że oni będą chcieli się dogadać, usuną wady fabryczne z pewnych maszyn i swoją wadę produkcyjną, nie? I będzie okej, okay, ale to o tym potem. Jesteście mi potrzebni, więc będę się odzywał. Batman jest zablokowany tylko na 2 tygodnie. Tam będą już filmy bez przekleństw, prawie że dla dzieci, tylko z przekazem takim mądrym. No i ci, co mi piszą, żebym się poddał, ja się poddam. Jak mnie odpalą, to się poddam, ale wiecie, kogo będę szukali pierwszego. Życzę wam miłego dnia, ja mam kurwa zajebisty. Ludzie, jest godzina 9, jeszcze w pracy nie jestem, jak się podkręciłem tematem. Narka, cześć wam wszystkim. A, i uważajcie, mówiłem wam o tym podszywaniu się pod cudze konta i teraz macie dowód w mojej postaci. Także znowu będę przykładem dla dzieciaków, jak nie zachowujcie się w sieci, bo wam poważne, kurwa, odszkodowanie do wypłaty poleci. Nara.